Witamy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ksawer Żuławski, Jakub Bejkszny. 47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Długa nazwa. Ładnie. Tak. Apokawiksa dużo taka szybsza. Szybsza. A wchodzimy na żywo? My już jesteśmy. Serio? Tak. Nie widać. A że się nie pali czerwona lampka? No, nic się nie pali. Nic się nie pali. Nie. Choinka się pali. Może coś powiem. Może chcesz coś powiedzieć, Marcin? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, by porozmawiać o wielu rzeczach. Tak. Możemy porozmawiać też o piekle, jak sugerowałeś. No, może w ostatniej fazie naszej rozmowy przejdziemy do piekła. Czyli zaczynamy od nieba. Tak, zacznijmy od nieba. Czyli Gdańsk, czyli Trójmiasto. Czyli Trójmiasto, czyli festiwal, czyli szczyty dla reżyserów i filmowców. Tak. I szczytem jest także pojechanie nad morze, jak jest pandemia. Absolutnie. Tak. Szczytem odwagi. Szczytem odwagi. Jak mówił Tomasz Kolankiewicz, bo też był u nas, Ksawer Żuławski bierze pandemię, ekologię, jedzie nad morze i robi imprezę. Może tak być. Coś w tym stylu. Film? Tak, tak. Znaczy, koncept na film pojawił się w 2019 roku, albo 18, nie 19, już niech będzie, kiedy z ramienia stacji TVN zostałem zaproszony na spotkanie z Anią Waśniewską-Gil, która zaproponowała mi po prostu tak dość otwarcie, że czy ja bym nie chciał zrobić jakiegoś filmu, który byłby adresowany do młodzieży. Powiedziałem tak, do młodzieży to musi być zombie. No i tak to się zaczęło. Zombie jest wirusem, zombie jest też epidemią, jest zarazkiem, więc kiedy ruszyliśmy do pisania i streszczeń, a potem scenariusza, jeszcze nie było pandemii, nie było COVID-a. I ten COVID nas, że tak powiem, dogonił. I było to tak zwany w młodzieżowym slangu zong. I na początku przypominam, że no, nastroje były minorowe, wszyscy się pozamykaliśmy w domach i generalnie no, na pewno nic nie wskazywało na to, że będziemy robić filmy. A może już w ogóle nie będziemy robić tych filmów. No, też taki był nastrój. I też był taki komunikat, że no, kto będzie chciał oglądać po pandemii filmy o zombie i w ogóle się dołować i tak dalej. Na pewno ludzie będą szukać odskoczni, rozrywki i tak dalej. A ja z kolei przekonywałem, że trzeba pandemię włożyć do filmu, trzeba jej użyć, bo też mając syna obecnie 20-letniego, wtedy właśnie 17-18-latka, obserwowałem to, jak oni właśnie są na tym online, na schoolingu i tak dalej. I co? No i wtedy pomyślałem, że trzeba tą pandemię włożyć do filmu, bo będzie ona wspólnym mianownikiem, ona będzie faktem uniwersalnie zrozumiałym, że młodzież po lockdownie chce się bawić, chce się rozerwać. No ale jak wiadomo, gonią nas jeszcze inne, że tak powiem, katastroficzne sytuacje, które są związane z ekologią, z zanieczyszczeniem środowiska i tak jak powiedzmy przeszliśmy sobie przez COVID, tak te problemy z ekologią nie skończyły, tak? No nie, ale czy to jest w takim razie w jakiś sposób film edukacyjny? Bo mówisz, że chciałeś zrobić film dla młodzieży, jednocześnie powiedzieć, tu są problemy, którymi powinniście się przejmować. Nie, ja myślę, że oni się nimi przejmują po prostu. Nie, jak w naszym filmie też nie wszyscy się przejmują tymi problemami. Mhm. Nie wszyscy w tej grupie młodzieżowej są zaangażowani w eko świat, tak? I no tak zresztą jak jest na świecie i w naszym społeczeństwie. Jedni sądzą tak, drudzy inaczej. Tym niemniej nie wydaje mi się, że chodzi o edukację, chodzi bardziej o dobrą zabawę, chodzi o po prostu o to, żeby dać młodzieży rozrywkę, ale też trochę ich, jak to się mówi, wynieść na piedestał, oddać hołd młodzieży, powiedzieć, że ich widzimy i że wiemy, że to oni obecnie stają w pierwszej linii i będą ten świat brali za niego odpowiedzialność już bardzo, bardzo niedługo. Mhm. To jest bardzo kontrastujący film w porównaniu z tym, co zrobiłeś poprzednio. Szczególnie, że no, na przykład twój poprzedni film bardzo mi się wydał taki związany ze sztuką wysoką, bardzo gombrowiczowski. A tutaj jest bardziej taka sztuka popularna, sztuka właśnie przy ludziach. Sztuka pop. Tak, no pop po prostu. Zrobiłeś taki pop art właśnie. Tak jest. Tak. Skąd tam w ogóle sinusoida u ciebie?
Znaczy ja też mogę powiedzieć, że realizuję seriale i dla konkurencji, czy dla HBO, czy dla Canal Plusa, czy dla TVN-u również. I wszystkie te filmowe historie no, posługują się własnymi prawami, mają swój gatunek, mają swój rodzaj, tak? I ja staram się jakby wkleić jak najbardziej w gatunek, który w danym momencie poruszam. Mhm. I tak jak powiedziałeś, no, przeintelektualizowany film na podstawie scenariusza mojego ojca no, nie mógł być nagle super popowym no widowiskiem, nie dałbym rady tego zrobić, tak? No jedne co mogłem zrobić, to jakby pójść za moim ojcem i spróbować jakby wczuć się w takiego reżysera, takiego autokratycznego reżysera demiurga troszeczkę. I też jakby przy takim na przykład intelektualnym filmie i widowisku takim, które jest prowokacyjne, intelektualnie niezrozumiałe, często jak powiedziałeś gombrowiczowskie, no to jest, jako twórca możesz odczuwać ogromną wolność, bo w ogóle nie zastanawiasz się nad tym, co na to powie widownia, po prostu robisz film. W tym przypadku, kiedy przychodzi właśnie taki rodzaj zamówienia ze stacji, ja podejmuję wyzwanie, czyli robimy konkretnie do i o, tak? No to ja w zasadzie mówię, no to jest taki gatunek, który uważam się dobrze konsumuje właśnie, kiedy jest się młodym człowiekiem i to jest zombie. No jest zombie, albo wampiry. Albo wampiry. Ja nigdy jakby w tych wampirowych filmach ja się nie odnajduję, tak? Lubię parę, ale się nie odnajduję, a zombie jakoś było mi zawsze jest bliskie. Takie dzikie, nie? Wampiry tak. To jest taka arystokracja. Tak, trochę tak. No, coś tam się... I powiedz mi proszę jeszcze, jeżeli chodzi o sam film, na pewno wiesz, że on będzie różnie odbierany, bo znasz naszą tutaj polską publikę, tak samo było w przypadku Mowy Ptaków. I na pewno dużo ludzi będzie mówiło, że to nie jest film, że to nie jest sztuka, że to jest taki właśnie kicz, że to jest właśnie takie zabawa w kino, zabawa też z młodymi aktorami, którzy są jeszcze niedoświadczeni, jeżeli chodzi o takie duże produkcje i tak dalej. Czy jest jakby, jak myślisz o tych krytykach, które prawdopodobnie nadejdą? O krytyce? Tak. Nie no, słuchaj, krytyka to jest taka, że jak pokażesz jedno zdjęcie z filmu, który dopiero ma powstać, to od razu dostaniesz 50 hejtów i powiedzą najgorszy cyt, jaki w życiu widziałem. Chociaż jeszcze nic nie widział, ale już wie, że to jest złe. Więc jakby ja jestem przekonany, że tu fala hejtu oczywiście i zapraszam. Tak, no dawaj, lejesz. Tak, ile wlezie, tam się wyżywać trzeba na tej klawiaturze, no przecież. Więc jakby ja nie mam z tym problemu, że to będzie polaryzować widownię, może. Mam nadzieję, że jednak większość, jest coś takiego. Dla mnie film jest w ogóle robiony dla widzów, tak? Jest, i ja robię to dla widzów i rozrywka, uważam, że film w ogóle jest rozrywką. Z filmu się chleba nie upiecze i się nim człowiek nie naje, ale może się najeść duchowo i też no, przeżywając rodzaj rozrywki. I tak samo przeintelektualizowana rozrywka, jaką jest Mowa Ptaków, jest rozrywką. Jeżeli nawet widz się denerwuje na sali, mówi nie, nie mogę, to też jest rodzaj emocji, po które do kina przychodzimy, tak? Przychodzimy po uśmiech, po płacz, po nerwy, po różne rzeczy, no bo tak jesteśmy skonstruowani, że te historie filmowe na nas bardzo mocno działają, tak? No i tutaj przede wszystkim no, główny akcent jest na to, żeby widownię rozruszać, rozbawić, no niech się trochę, niech się dobrze bawią. Czyli to jest no. Twój taki przepis, żeby użyć tam po tych wszystkich trudnych latach? No fajnie by było, żeby trochę poczuć ulgi, uśmiechu, radochy, trochę się z tego pośmiać, to przewrócić do góry nogami, nie? Pozabijać się trochę na ekranie, pobić, no to są różne takie... Uważam, fajne, rozrywkowe elementy, które kino kocha. No i też jest coś takiego, przynajmniej w Twojej twórczości zawsze, od wojny polsko-ruskiej, czy w przypadku Mowy Ptaków, czy wielu innych produkcji, że jakimś cudem zawsze udaje Ci się trafić w ten nasz społeczny ból i naszą społeczną potrzebę. Więc jeżeli to... Bo ten film prawdopodobnie nie powstał wczoraj. Nie. Czyli kręciliście go dłużej niż dzień, tak? Tak, troszkę tak. Trzy. Trzy dni. Trzy dni, no, dni zdjęcia. No, szybka produkcja. To dużo pieniędzy kosztuje. Dużo. No. Dużo. Więc nie ma co przesadzać. Jeżeli to było kręcone wcześniej i to dotyczy nas teraz, to jaki nasz ból
chciałbyś sportretować, który będziemy oglądać za rok na przykład, za rok, za dwa? Wiesz co, no mam nadzieję, że uda nam się zrobić już niedługo film o bokserze i o miłości i o jego partnerce życiowej i myślę, że będzie to film głęboko o miłości, partnerstwie, o związku i o mężczyźnie i kobiecie, no takie coś. Czyli mężczyzna, kobieta, związek, dobra. Tak, tak. Kojarzy tak, te tematy. Tak. Wszyscy, się przydarzyło. Tak, 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 dokładnie tak i no trzeba wreszcie też i temu zjawisku oddać hołd. No to jest taki uniwersalny temat, tak? Czyli rozumiem, że bo ja też mam takie wrażenie ostatnimi czasy, że z sytuacji ekstremalnych ludzie lubią wracać do takich wartości uniwersalnych. No, więc dobrze może powiedziane. To, może właśnie to jest jakaś taka odpowiedź teraz na nas. Oby. Chciałbyś teraz ten, jakbyś... Bo tylko, że to jest teraz takie widmo konserwatyzmu związane z tym. No, że? Że jeżeli będziemy wracać do wartości, to wartości są zazwyczaj tradycyjne. Jeżeli będziemy wracać do tradycyjnej wartości, żeby ochronić się przed taką smutną i bolejącą teraźniejszością, to będziemy stać się bardziej konserwatywni przez to. To mnie zagiąłeś teraz. Ja sam się zagiąłem teraz. No właśnie. No nie wiem, co powiedzieć. Okej, no wróćmy do tych wartości konserwatywnych. No, dobra, trudno. Jeszcze raz, że tak powiem, przeróbmy. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że miałeś powiedzieć, że właśnie wierzysz w Maryję Świętą, boginię królową Polski, króla Polski Jezusa Chrystusa oraz... Boję się tego na żywca. Jezusa papieża. Bo nie mogę tego potwierdzić na żywca. Nie masz potwierdzić. Potwierdzimy to w takim razie poza live'em. Tak. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Czekaliśmy na ciebie i doczekaliśmy się. Było to bardzo ciekawe spotkanie. Dzięki. Dzięki bardzo.